7 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie wybrzmiały znane teksty literackie takie jak Katarynka Bolesława Prusa, Dym Marii Konopnickiej i Sanatorium pod Klepsydrą Bruna Szulca. Nowele Prusa czytali uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2. Na nieszczęście żaden śmiertelnik nie jest wolny od jakiegoś dziwactwa, a pan Tomasz miał także swoje. Oto nienawidził kataryniarzy i katarynek. Dom, w którym mecenas mieszkał, przechodził kilka razy z rąk do rąk. Pan Tomasz wzywał do siebie każdego nowego stróża i przeprowadzał z nim mniej więcej taką rozmowę. Słuchaj, no kochanku, a jak ci na imię? Kazimierz, proszę pana. Słuchajże, Kazimierzu, będziesz brał ode mnie 10 zł na miesiąc, ale wiesz za co? Nie mogę wiedzieć, jaśnie panie. Za to, ażebyś na podwórze nigdy nie wpuszczał kataryniarzy, rozumiesz? Rozumiem, jaśnie wielmożny panie. Z prozą Bruna Szulca zmierzyli się starsi czytelnicy. Nieruchomy dyliżans na wielkich kołach, na pergaminie nieba, gdy woźnica ostatnim sił szarpnął lejce i wyprowadził landrę ze słodkiego letargu tych wiatrów i skręcił w las. W ramach obchodów stulecia gminy Milanówek przeczytaliśmy też fragmenty publikacji o Milanówku. Minęło 100 lat od narodzin naszego miasta. Warto zobaczyć, jak w ciągu tego czasu zmieniały się gusty i upodobania mieszkańców oraz jego charakter, który wyrażał się w wyglądzie willi i otaczających je ogrodach. W czasie naszego spaceru będziemy wspominać ludzi, którzy tu żyli i dali swój wkład w przekształcenie dawnej osady w letnisko, a następnie w miasto. Wielu spośród obecnych mieszkańców dokonuje starań, by Milanówek w następne swoje stulecie wszedł jako piękne, czyste i zielone miasto-ogród, do którego chętnie przyjeżdżać będą goście, a także nowi mieszkańcy szukający ciszy, spokoju i dobrych warunków do pracy twórczej. Wśród prezentowanych tekstów o Milanówku znalazły się zarys dziejów Milanówka pod redakcją Andrzeja Stawarza i spacer po Milanówku autorstwa Heleny Wesołowskiej. Uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali pamiątkowe gadżety oraz książki od Miejskiej Biblioteki Publicznej.